Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, a dzisiaj moim gościem jest profesor Andrzej Nowak, historyk, autor wielu książek, m.in. Dziejów Polski, ale dzisiaj będziemy rozmawiać nie tyle o przeszłości, co o przyszłości polskiej prawicy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. W debacie publicznej często jesteśmy poddani rygorowi wydarzeń bieżących. Widzowie kanału Klubu Jagiellońskiego przyzwyczaili się, szczególnie w moich rozmowach, że od tych bieżących wydarzeń nieco odchodzimy. I ja chciałem zwrócić uwagę na apel, który wystosował pan w lutym, czyli już kilka miesięcy temu. W apelu wystosowanym do Jarosława Kaczyńskiego napisał pan: dzisiaj, w roku 2024, mówię wyłącznie we własnym imieniu, Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Domagał się pan w tym apelu swoistej zmiany pokoleniowej na polskiej prawicy. Wymieniał pan chociażby takich polityków jak Patryk Jaki czy Przemysław Czarnek. No i chciałem właśnie zapytać, czy jaka ta prawica w przyszłości powinna być? Czy ona powinna być bardziej umiarkowana i reformatorska, czy właśnie może bardziej wyrazista i radykalna, bo właśnie Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki z tą wyrazistością czy jakimś swego rodzaju radykalizmem kojarzą się wyborcom w Polsce? No niestety, należy pan do tej części czytelników, odbiorców tego apelu, która przeczytała go bardzo nieuważnie, ponieważ jasno w nim powiedziałem, że poza konstatacją najważniejszą, iż wydaje mi się, że potrzebna jest zmiana pokoleniowa wobec wyraźnego niepowodzenia, jakim była zasadnicza przegrana Prawa i Sprawiedliwości. I to przegrana ważna nie dla tej partii, bo partia nic mnie nie obchodzi sama w sobie, tylko obchodzi mnie Polska, która dostała się w ręce szkodników i wrogów interesu Polski w dużym stopniu wskutek tej przegranej. Oprócz tego apelu właśnie o spóźnione niestety, ale tym bardziej konieczne doprowadzenie do odmłodzenia, do zmiany, w pewnym sensie nie chodzi o samą młodość, ale do zmiany kierownictwa na bardziej skuteczne w tej partii, która wciąż zbiera najwięcej głosów przeciwników obecnej władzy, tak bym to powiedział. Wskazałem jako dwa skrzydła, którymi powinna ta partia grać. Skrzydło bardziej odwołujące się do twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I tu wskazałem wymienione przez pana dwa nazwiska, myślę, że dobrze reprezentujące taką właśnie orientację. I wskazałem drugie skrzydło, które moim zdaniem jest konieczne i o tym napisałem w swoim apelu, by wygrać wybory prezydenckie, bo wyborów prezydenckich nie da się wygrać wyłącznie w oparciu o twardy elektorat. I po tamtej stronie, czyli po stronie tego drugiego skrzydła, można tak powiedzieć, bardziej otwartego na wyborców spoza tych 30 czy 30 kilku procent wiernych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nie wymieniłem kandydatów po to, żeby ich nie palić. Rozumiem. No właśnie, jak powinna wyglądać ta przyszłość? Zostawmy na razie trochę ten apel z tyłu, on jest rzeczywiście ciekawym dokumentem. Tak, nie wspominał pan żadnych polityków z tej bardziej tak zwanej białej prawicy, tylko właśnie, czy prawica w Polsce powinna ulegać tym tendencjom, które oglądamy na przykład na Zachodzie, właśnie iść w taki rodzaj, swego rodzaju, no jak się mówi, to populizm, chociaż ja nie lubię tego sformułowania. Czy jednak ta formacja intelektualna powinna jakoś zmierzać ku centrum? Zmierzam do tego, że jakby treścią tego apelu chyba była również taka potrzeba wewnętrznej dyskusji na samej prawicy, nie tylko wewnątrz środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, jakie są tutaj refleksje pana profesora właśnie w tym kontekście prawicy na następną dekadę. No myślę, że w ogóle sytuacja polityczna i w Polsce, i w wielu innych krajach świata, który nazywamy zachodnim, wskazuje na kolejny etap zjawiska odwiecznego, nazywanego kryzysem demokracji. Ja należę akurat do tego grona krytyków demokracji, którzy jak Winston Churchill uważają, że choć jest to fatalny ustrój, to lepszego do tej pory nie wymyślono. I stwierdzając kryzys, którego przejawem są właśnie owe, jak pan to określał, czy niektórzy to określają, pan wskazał swoją niechęć i ja podzielam tę niechęć do takiego zbyt ryczałtowego określania współczesnych ruchów na prawicy jednym mianem populizmu,
ale właśnie ów populizm w cudzysłowie czy bez jest niewątpliwie jedną z reakcji na ów kryzys, a kryzys ten przybiera następującą postać. Z jednej strony mamy do czynienia z zajęciem absolutnie dominującej pozycji w mediach. W mediach w Polsce jest to szczególnie widoczne, ale w mediach także w skali świata zachodniego. Ludzi o mentalności lewicowej, lewackiej, z pogardą odnoszących się do tak zwanego demosu i właśnie uciekających chętnie do owego równie pogardliwego, tyle że już nie do greckiego, a do łacińskiego źródło słowa odnoszącego się słowa populus, prawda? Czyli no, ci wyborcy nierozgarnięci, którzy nie wiedzą czego chcą, to są populiści, a tylko my, światło elity, wiemy, w którym kierunku powinniśmy zmierzać, jakich reform dokonać i lepiej tym ciemniakom z prowincji, gorzej wykształconym, mieszkającym na wsi, nie oddawać głosu. No, to nie jest tylko polskie zjawisko, ta pogarda, ta, powiedziałbym, rosnąca przepaść między wszystko wiedzącymi, lepiej wiedzącymi elitami, a wyborcami demokratycznymi. Odpowiedzią na to jest coś w rodzaju buntu ludu, czy buntu zwyczajnych ludzi, może tak powiedzmy, przeciwko takiemu pogardliwemu traktowaniu, niesłuchaniu ich głosu i zarazem przeciwko nieskuteczności reprezentowania tego głosu przez dotychczasowe partie, które odwoływały się formalnie niegdyś, już można by powiedzieć przed wiekami, tak to dawno było, do emocji, czy nawet nie o emocje chodzi, ale jednak przede wszystkim o kwestie programowe, a raczej wartości, najszerzej rzecz ujmując, prawicowych. Chrześcijańska demokracja w najmniejszym stopniu nie reprezentuje ani chrześcijaństwa, ani demokracji współcześnie, a ta powiedziałbym, szersza formuła, no jak widać, wciąż zajmuje potężne pozycje dzięki gigantycznemu aparatowi politycznemu, który zbudowała przez tych wiele dziesiątków lat, dzięki pozycji medialnej jako jedyna koncesjonowana prawica, która niczym nie różni się od lewicy i centrum. I na tej zasadzie funkcjonuje, prawda, choćby w Unii Europejskiej jako najsilniejsza frakcja w Europarlamencie. Dodajmy od razu, że Europarlament jest, powiedziałbym, najbardziej jaskrawym przykładem kryzysu i niszczenia demokracji, ponieważ jest to najmniej demokratycznie reprezentowana instytucja w Europie. Każdy parlament w Europie ma bez porównania silniejsze umocowania demokratyczne niż Parlament Europejski, co wynika z prostego faktu. Frekwencji wyborczej w wyborach do parlamentów europejskich, przepraszam, do parlamentów poszczególnych krajów i frekwencji bez porównania niższej do Parlamentu Europejskiego, to raz, a dwa, no, na jednego, powiedziałbym, uprawnionego wyborcę, przepraszam, na jednego parlamentarzystę wybieranego do Parlamentu Europejskiego przypada wielokrotnie więcej uprawnionych wyborców niż w przypadku któregokolwiek z parlamentów, nazwijmy to tak, krajowych czy państwowych, co oznacza właśnie ograniczenie, zmniejszenie kontroli demokratycznej, deficyt demokracji. W istocie Parlament Europejski jest najdoskonalszym symbolem deficytu demokracji, nie demokracji, tylko deficytu demokracji i choroby demokracji, o której mówię. Zabierania możliwości głosu, decydowania o sobie przez wyborców i przenoszenia ich na oddalone, coraz bardziej obmurowane, coraz bardziej izolacyjnymi ścianami luksusowych, powiedziałbym, biur i samolotów instytucji europejskich. Otóż odpowiedzią na to jest właśnie ów bunt, bunt, który przybiera postać często taką właśnie, o jakiej pan wspomniał i którą ja także dostrzegam, to znaczy ruchów szukających jakiegoś lidera, silnego człowieka, który powie, oni kłamią, oni, to znaczy elity kłamią, czy one kłamią, prawda, w tym przypadku, że trzeba nareszcie skutecznie powalczyć o głosy większości, które nam się należą i zdobyć wpływ na rzeczywistość, usuwając dotychczasowe elity. Słabością tego rodzaju odruchu jest coś, co widzimy także w funkcjonowaniu partii niekoniecznie populistycznych. U nas akurat w przypadku dwóch partii największych widać tę chorobę inną zupełnie, ale także przeze mnie wskazywaną w moim liście,
to jest charakter przywódczy, autorytarny partii. Zarówno w przypadku Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości jest jeden dyktator, który nie tylko może zrobić wszystko ze swoimi poddanymi, bo tam nie ma żadnego ducha obywatelskiego w tych partiach, ani w jednej, ani w drugiej. Niestety z przykrością to mówię jako wieloletni wyborca jednej z tych partii. I nie tylko może to zrobić, ale ostentacyjnie robi to ze wszystkimi poddanymi, podwładnymi. Poniewiera ich publicznie lub mniej publicznie. Przypomnę to, co zrobił prezes Kaczyński z najbardziej zasłużonymi i najbardziej, powiedziałbym, także kompetentnymi przedstawicielami swojej partii w Parlamencie Europejskim. Oczywiście nie będę zajmował się teraz Platformą Obywatelską, metody działania w tej partii, no, to jest temat na osobne, powiedziałbym, wypracowanie, którym nie chciałbym się zajmować. To jest oczywiście patologia do entej potęgi. Ale ponieważ pisałem o Prawie i Sprawiedliwości, to zwracam uwagę właśnie na ów brak dyskusji wewnętrznej, na brak możliwości wewnętrznego dialogu wśród obywateli, którzy chcą głosować na partię, głosowali dotąd na partię pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, a ich głos jest zablokowany przez strukturę dworską tej partii. To znaczy jest dwór i jest cesarz na dworze, a do cesarza dostają się tylko do ucha cesarza ci, którzy mówią jak to lustereczko, prawda, w którym królowa sprawdza swoją urodę co rano i słyszy, że lustereczko mówi przecie, że jesteś najpiękniejsza i najmądrzejsza na świecie. To lustereczko dworskie tak działa i w PiS-ie, i w Prawie, i, przepraszam, i w Platformie Obywatelskiej. I to jest drugi aspekt kryzysu demokracji, na który zwracam uwagę. Moim marzeniem, wiem, że nie jestem realistą, wiem, że nie jestem praktykiem politycznym, bardzo łatwo wytknąć mi taki idealistyczny czy naiwny, mówiąc inaczej, punkt widzenia, ale uważam, że jako obywatel mam prawo do takiego zachowania, które no, pozwolę sobie porównać znów do baśni szczególnie znanej, mam nadzieję jeszcze, to znaczy do tej baśni o nowych szatach cesarza. No trzeba powiedzieć, że cesarz jest nagi, zarówno całkowicie nagi, obrzydliwie nagi jest cesarz europejski, jak i niestety nagi stał się zasłużony bardzo i bardzo, powiedziałbym, wart uznania i szacunku za to, co robił w ostatnich, powiedzmy, 20 paru czy 30 nawet latach przywódca Prawa i Sprawiedliwości. Nagi to znaczy niezdolny do skutecznego działania. Czy jest pan w stanie zlokalizować dokładnie taką datę, w której no właśnie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle mainstream tej partii popadł w tą dworskość, jak pan profesor to nazwał, kiedy właśnie głos osób takich jak, nie wiem, Ryszard Rogutko, Zdzisław Krasnodębski przestał być w ogóle słuchany. Też tam na polskiej prawicy był też taki mit, że pan również jakoś starał się przez jakiś czas nieformalnie doradzać jakoś tejże partii. Kiedy to się jakoś jakby przepotwarzyło w to, co oglądamy teraz właśnie w tej partii? Akurat niespecjalnie jestem zainteresowany rozwijaniem teraz takiej jakiejś psychoanalizy kryzysu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że są ważniejsze sprawy do omówienia, ale jeśli pan o to pyta, to sądzę, że geneza tego procesu wiąże się na pewno z tragedią smoleńską, to znaczy z utratą drugiego brata przez Jarosława Kaczyńskiego. Ta para, znakomita para, Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński, znakomita przez to, jak funkcjonowała, właśnie w dużym stopniu ograniczała, powiedziałbym, tę tendencję do zamknięcia się w ramach jednego dworu. Bo nawet w najgorszym razie, można powiedzieć, ewolucji tego systemu dwóch braci bliźniaków było funkcjonowanie dwóch dworów, przenikalnych wzajemnie, o różnych zestawach ludzi, o różnych zestawach poglądów, które docierały odpowiednio do jednego i drugiego dworu. Bo dworskość jest oczywiście tendencją, no nie chcę powiedzieć naturalną, ale trudną do uniknięcia w funkcjonowaniu partii o charakterze wodzowskim. A jak mówię,
prawie wszystkie partie tak funkcjonują w Polsce, te najsilniejsze w każdym razie, i funkcjonują tak partie w wielu innych krajach zachodnich. Znów, żebyśmy nie popadli w taką tendencję, no u nas tylko jest źle, u nas jest patologia, a gdzie indziej jest świetnie. No myślę, że nie ma przykładu bardziej jaskrawej, dużo gorszej niż w Polsce patologii, niż to, jak funkcjonują partie w Stanach Zjednoczonych. Czego najlepszym przykładem, a raczej najgorszym jest wybór, przed którym stoją Amerykanie w tych wyborach prezydenckich, między kandydatem mającym 82 lata i kandydatem mającym 78 lat skończonych. Abstrahuję od wszelkich innych zalet lub wad tych kandydatów. To jest kompromitacja dla demokracji amerykańskiej. Jest to wynik działania absolutnie szczelnego na procesy demokratyczne, no właśnie dworskich systemów politycznych. Mhm. W poprzedniej swojej wypowiedzi zwrócił Pan uwagę na ten kontekst Parlamentu Europejskiego. Przy każdych wyborach od ostatnich 20 lat, od momentu właściwie wejścia Polski do Unii, słyszymy jakąś taką opowieść, że właśnie ta prawica co rusz zapowiada się, że jakoś rośnie w siłę. Wydaje mi się, że w tych wyborach no, znowu mamy utrzymanie partii, powiedzmy, głównego nurtu mainstreamowych u władzy, ale z drugiej strony zauważam jednak te tendencje no, jakiegoś zmiany języka w Europie. Tak? Bardzo mocno zwraca się dzisiaj uwagę na problem migracyjny, zwraca się również uwagę na konieczność korekt tego Europejskiego Zielonego Ładu. Podprowadzam do takiego pytania, które zostało wymyślone przez dyrektora Centrum Analiz Tomasza Ociepkę. Poprosiłem członków Klubu Jagiellońskiego, żeby również jakieś pytania do pana profesora zadali. I on zwrócił uwagę, że te tendencje, na przykład związane z taką niechęcią do migrantów, jakby są również swego rodzaju pokusą dla partii prawicowych. Pan w swoim dziełopisarstwie wielokrotnie zwracał uwagę na wagę i istotność chrześcijaństwa dla polskiej nie tylko tożsamości, ale też polityki. Zastanawiam się, jak widzi pan tę relację między taką prawicą odwołującą się do chrześcijańskich korzeni, a taką prawicę, która chyba w Europie zaczyna być coraz bardziej zauważana, taka prawica, którą można nazwać czy określić mianem prawicy pogańskiej. Czy coś takiego w Polsce będzie miało miejsce? Czy ta jakaś niechęć, wielka niechęć do migracji, czy te wszystkie takie konteksty, które dla tej prawicy pogańskiej są w Europie istotne i ważne, czy tutaj jest jakieś takie w Polsce zagrożenie? No przecież mamy pędzącą sekularyzację, czy jakby odchodzenie ludzi od kościoła, więc o tej przyszłości prawicy, od tej właśnie takiej strony, powiedzmy kulturowej chciałem również zapytać. Pana pytanie zawiera bardzo nieprzyjemną sugestię, powiedziałbym, którą warto rozminować, to znaczy sugestię, w której zaczyna Pan od pytania o migrantów i mówi Pan o pokusie odwoływania się do kwestii migrantów i następnie przechodzi Pan do pytania o prawicę pogańską, że być może uleganie pokusie krytycznego stosunku do zjawiska nowej fali migracji oznacza właśnie uzwrot neopogański. Otóż jest to klasyczne zagranie propagandy lewicowej, antychrześcijańskiej, która odwołując się do, powiedziałbym, podstawowych wartości chrześcijaństwa w ataku na swoich przeciwników, a nie w swoim działaniu, powiedziałbym, codziennym, bo jak gdyby ten antychrześcijański, antyreligijny, a w szczególności antykatolicki motyw czy ostrze działania lewicy w Europie jest aż nadto widoczny i nie trzeba o tym nikogo przypominać, ale jednocześnie ci, którzy właśnie najchętniej by wymazali hańbę, używając sformułowania Voltaire'a, który tak mówił o potrzebie zniszczenia kościoła katolickiego, wyrzucają tym, którzy identyfikują się jako katolicy, jako chrześcijanie, że ci właśnie nie są w stanie sprostać wartościom chrześcijańskim. Otóż zwróćmy uwagę na to, że w chrześcijaństwie obowiązuje pojęcie znane jako ordo caritatis, to znaczy najpierw troszczymy się o tych najbliższych wokół siebie, zanim zaczniemy myśleć o ubogich w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Azji, musimy rozejrzeć się bezpośrednio po swoim otoczeniu. Szczęśliwie Polska według wszelkich indeksów oficjalnych
jest krajem o najniższym, czy jednym z najniższych w Europie i na świecie w związku z tym wskaźników ubóstwa. I jest to wynik działania programów społecznych w dużym stopniu stworzonych w ciągu ostatnich 8, czy więcej niż 8 lat. Nie chcę mówić, że to była tylko zasługa PiS-u, ale PiS niewątpliwie podkreślał potrzebę solidarności społecznej i to w jakim stopniu jednak w Polsce działa. Ale to nie znaczy, że mamy zamykać oczy na rzeczywistość i powiedzieć, no nie ma właściwie problemu społecznego, politycznego, kulturowego, nowej fali migracji, tylko są pojedynczy, biedni, skrzywdzeni ludzie, którzy szukają szansy na przeżycie, stukając do naszych zamkniętych, zadrutowanych drzwi. Otóż ta właśnie druga sugestia jest sugestią całkowicie fałszywą, całkowicie zamazującą rzeczywistość. I w odpowiedzi na pana pytanie trzeba byłoby zastanowić się, czy prawica powinna zamknąć oczy na rzeczywistość. Prawica otwiera oczy na rzeczywistość części elit europejskich, które robiąc coś, co w języku angielskim nazywa się lip service, to znaczy udając teraz, że zaczynają reagować na ten problem, rzeczywiście mówią w ostatnich miesiącach, że istotnie migracja jest jakimś problemem, coś trzeba z tym zrobić. Te same elity jednocześnie nic nie zmieniają w polityce migracyjnej, nic zasadniczo, a w każdym razie niewiele, ale zaczynają mówić językiem jakby nieco bardziej prawicowym. Przykładem tego najbardziej wyrazistym jest radykalna o 180 stopni zmiana języka rządzącej w tej chwili partii w Polsce, Platformy Obywatelskiej, która mówiła językiem Agnieszki Holland 6 miesięcy temu, a teraz mówi językiem Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Otóż mówi, czy robi, to jest osobna sprawa, bo oczywiście te decyzje zapadają w tej chwili nie w Warszawie, tylko w Berlinie i w Brukseli. Te decyzje, które wykonuje rząd w Polsce. Ale wracając do pana pytania, otóż prawica ma obowiązek reagowania na rzeczywistość, rzeczywistość, która jest dużo bardziej złożona niż w propagandowych sformułowaniach lewackich mediów, które istotnie dominują, panują nad bardzo dużą częścią umysłów w Polsce i w świecie zachodnim. Jaką rzeczywistość mam na myśli? Otóż wystarczy porozmawiać z księżmi, straszna rzecz, ale do tego namawiam, porozmawiać z księżmi misjonarzami, którzy pracują na terenie Afryki Środkowej, tych krajów najuboższych rzeczywiście. Otóż polityka migracyjna, która polega tam po prostu na łowieniu przez handlarzy takimi właśnie obietnicami lepszego życia, łowieniu najbogatszych kosztem najsłabszych i dewastacji rodzin, bo wyjeżdżają kto? Najsilniejsi, najzdrowsi mężczyźni, którzy nie pociągną za sobą wcale rodziny. Oni wyjadą i ktoś z nich być może znajdzie ten lepszy świat w Europie, ale na miejscu zostanie zdestruowana rodzina, zdestruowana wioska, bo pozbawiona kilkunastu takich mężczyzn. Tak działa ten system, niszcząco nie tylko dla Europy, nie tylko dla najsilniejszych, bo oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby Europa, korzystając ze swojego bogactwa, pomagała tym słabszym, którzy tutaj przychodzą i pukają, ale chodzi w owym programie zmiany kulturowej, który wspiera lewica, powołując się na hasła chrześcijańskie i zarzucając prawicy pogaństwo. Chodzi o to, żeby doprowadzić do zniszczenia tożsamości kulturowej Europy. Nie mówię o Polsce, mówię o całej Europie. Europie, która składa się z tożsamości kulturowych poszczególnych, mających po kilkaset albo po 1000 i więcej lat narodów i kultur i na ich miejscu za aplikowanie ideologii multikulti w nowej, gorszej niż w latach 80. czy 90. wersji tej samej ideologii. A więc myślę, że dopiero takie spojrzenie na rzeczywistość pozwala nam zastanowić się, czy prawica, która odwołuje się do zasad chrześcijańskich, są jeszcze tacy ludzie w Polsce, są jeszcze tacy ludzie w Europie, mają prawo przestrzegać przed zjawiskiem masowej migracji. Moim zdaniem nie tylko mają prawo, ale mają obowiązek, zarówno w imię realizmu, jak i w imię właśnie wartości chrześcijańskich, tego, żeby one przetrwały w Europie, w tej tradycji, która stworzyła najwspanialszą, wyjątkową w skali globalnej kulturę,
upieram się tutaj przy tym niepoprawnym politycznie i antropologicznie wniosku, jako miłośnik muzyki poważnej, co można zobaczyć za moimi plecami, bo głównie słucham tej muzyki. No cóż, mam jeden dowód na wyższość kultury europejskiej nad każdą inną. To jest Mozart, Bach, Beethoven, Chopin. Nie ma niczego takiego w żadnym innym, powiedziałbym, języku kulturowym świata i żadne tamtamy nie przekonają mnie, że jest inaczej. Więc, przepraszam, zdemaskowałem się jako szowinista europejski, ale zdemaskowałem się po to, żeby podkreślić, że warto bronić tej kultury. Warto ją także promować gdzie indziej. Warto oczywiście wspierać ubogich, pozwalać im wydobyć się z ubóstwa, tak, ażeby ich kultury mogły rozwinąć się, daj Boże, kiedyś do poziomu europejskiego. Ale nie powinniśmy zmierzać w tę stronę, żeby zniszczyć naszą własną kulturę, żebyśmy zlikwidowali nasz kanon, powiedziałbym, kulturowo-duchowy, do czego wyraźnie zmierzają choćby działania pod sztandarem europejskiej przestrzeni edukacyjnej wprowadzane w Polsce. Przypominam, zmiany w kanonie lektur, zmiany w programie nauczania historii. Na razie mają one wyłącznie charakter negatywny, wymiatania złogów polskości, że użyję takiego sformułowania, z naszej kultury i edukacji, ale to tylko po to, żeby otworzyć miejsce, zrobić miejsce właśnie na ową wspólną europejską przestrzeń edukacyjną, w której będziemy się nauczali wyłącznie politycznie poprawnych bzdur, nie mających żadnych korzeni kulturowych i mających uczynić z nas ludzi prymitywnych, barbarzyńców po prostu. Oby nie. Ja tylko sprostuję, że w tej pytaniu o prawicę pogańską nie miałem tyle na myśli otwarcie granic i zgodę na to, co jeszcze kilka lat temu, czy nawet jak pan profesor zauważył pół roku temu, żebyśmy zgadzali się na tą retorykę spod znaku Agnieszki Holland. Raczej chodziło mi o to, że istnieje na prawicy nie tylko w Polsce, ale w Europie taka pokusa wykorzystywania tego tematu migracyjnego, pewnej dehumanizacji tych ludzi. Można z jednej strony być sceptycznym wobec otwierania granic, umacniać te granice i podchodzić do migracji bardzo selektywnie, jak na przykład Australia, a z drugiej strony no, nie dehumanizować tych ludzi. Wydaje mi się, że w Polsce możemy za jakiś czas mieć do czynienia również jednak z tą prawicą, która no, wiele z chrześcijaństwem mieć nie będzie i to właśnie był rdzeń tego mojego pytania. Czy pan nie obawia się tej nowej prawicy, która nie będzie miała nic już wspólnego z chrześcijaństwem? Oczywiście, dziękuję za przypomnienie tej części pytania. Nie tylko uważam, że to się może zdarzyć w Polsce za kilka lat, ale nie mam wątpliwości, że to już jest obecne w Polsce w postaci części, nie całej, broń Boże, ale części Konfederacji. To wywodzi się ze szczególnego stylu jeszcze pana Janusza Korwin-Mikke, który no pewnie w imię tego stylu lubił pohasać sobie retorycznie w taki sposób no, maksymalnie pogardliwy wobec słabszych, czy to niepełnosprawnych, czy właśnie ludzi innego koloru skóry. Jak się pan domyśla, nie jestem zwolennikiem politycznej poprawności, ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem właśnie dehumanizowania innych ludzi. I tu wydaje mi się, że właśnie ta bariera chrześcijańska powinna odseparować wyraźnie no, od takich tendencji, które widzę choćby w zachowaniu posła Brauna, obecnie europosła Brauna, w których no, zamiar szokowania, przyciągania uwagi odbywa się kosztem innych, którzy są obiektem tej właśnie szyderczej manipulacji po to, żeby zabłysnąć, prawda? Po to, żeby pokazać, jaki ja jestem odważny, śmiały, wspaniały. Proszę bardzo, mogę tutaj napluć na innego, mogę wyśmiać kogoś innego. Myślę, że warto odwołać się tutaj zarówno do chrześcijańskiej zasady, że no wszyscy ludzie powinni być naszymi bliźnimi i tak powinniśmy ich traktować, czy do kantowskiej zasady, że człowiek dla drugiego człowieka nigdy nie może być środkiem, zawsze musi pozostać celem, niezależnie od tego, z jakiego kręgu kulturowego się ten drugi człowiek wywodzi. W naszej rozmowie wyszliśmy od apelu, który napisał pan w lutym. W maju z kolei mieliśmy do czynienia z inicjatywą Szczepana Twardocha, która
no, namawiała prezydenta do tego, aby uznał Śląszczyznę za język regionalny. I tutaj polska prawica może nie tyle się podzieliła, co chyba zdecydowana jej część była, popierała decyzję prezydenta. Pan podpisał się pod tym apelem, no właśnie namawiając Andrzeja Dudę do uznania Śląszczyzny za język regionalny. Później Rzeczpospolita przeprowadziła z panem profesorem wywiad, który od takiej strony podejścia do tematu jest mi bliski, bo ja jestem Ślązakiem, urodziłem się i wychowałem w Gdzie Śląskiej, też uznaję się za konserwatystę i to, co pan w tym wywiadzie powiedział, to znaczy, że polskość jest siłą, parafrazuję, polskość jest siłą zbyt potężną, powiedzmy, żeby no właśnie obawiać się regionalizmów i co więcej, w naszej tradycji no właśnie te regionalizmy stanowiły o sile polskości, no to rozgrzało się moje serduszko konserwatywno-śląskie. Chciałem zapytać o ten odbiór tego nie tyle samej inicjatywy jeszcze pana Twardocha, co tego, że z takich postaci kojarzonych z prawicą, nie chcę się pomylić, ale chyba był pan jedyną osobą, która tej inicjatywy nie tylko broniła, ale ją popierała. Proszę trochę więcej o tym temacie powiedzieć. Dlaczego Śląszczyzna pana zdaniem powinna być językiem regionalnym i czemu ta decyzja Andrzeja Dudy była błędna? Pierwsze, samokrytycznie uderzę się w piersi, bo pana dwa kolejne pytania przypominają mi prostą rzecz, inflację apeli. No, dwa apele w ciągu jednego roku czy półrocza to już jest stanowczo za dużo, więc powinienem chyba oszczędniej gospodarować takimi pomysłami. Natomiast oczywiście wracając do pana istotnego i poważnego pytania, wydaje mi się, że moje stanowisko w tej sprawie jest dość konsekwentne, ponieważ próbuję opisywać historię Polski od kilkunastu lat w cyklu Dzieje Polski, w którym docieram w tej chwili do szóstego tomu i do końca wieku XVII, początku XVIII wieku. Historię Polski jako szczególnej przygody wolności, wolności obywatelskiej, która rozwija się w tych dziejach. Oczywiście to nie jest jedyny motyw, można inne wskazać i każdy ma swobodę pisania takiej historii, jaką chce, z jakiego punktu chce. Dla mnie ten motyw wolności jest szczególnie ważny i związane z nim pojęcie Rzeczpospolitej, które od mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, wpisane jest w naszą tożsamość, bo on przez wszystkie przypadki języka łacińskiego odmienia ten termin Respublika w połączeniu z Lechią, bo nie używał nazwy Polonia, tylko Lechia, dzielny, niezwyciężony naród Lechitów. Ten dzielny, niezwyciężony naród Lechitów wcale nie musi być narodem Romana Dmowskiego. Od razu zaznaczę, że w pełni uznaję olbrzymie zasługi Romana Dmowskiego i jego ważne miejsce w historii polskiej walki o niepodległość, pracy nad naszą niepodległością i jej kulturą. Ale akurat bliższa jest mi ta wersja polskości, w której Rzeczpospolita i jej, powiedziałbym, wielkość oparta jest na możliwości przyciągania innych etnicznych żywiołów właśnie ową kulturą wolności, otwartości, która nie jest pusta w środku jak serduszko Platformy, w którym nie ma nic, tylko jest czerwona obwódka, tylko w którym jest zbudowana wokół idei wolności wspaniała kultura literacka języka polskiego, która zatriumfowała niegdyś w sposób decydujący o naszej no, wielowiekowej teraz już obecności na mapie Europy jako silnej, wielkiej kultury. To od czasów Kochanowskiego tworzymy tę wielką kulturę i oczywiście rozwijając ją w kolejnych pokoleniach, w kolejnych wybitnych dziełach autorów, możemy czuć się tak długo bezpieczni w tej kulturze, jak długo pojawiają się wybitni twórcy i jak długo szanujemy ich dorobek. Oczywiście, kiedy pojawiają się tacy barbarzyńcy jak pani ministra Nowacka, który mówi o jednym z największych poetów polskich ostatniego stulecia, Perniejak Rymkiewicz, no to jest niebezpieczeństwo, że będzie się próbowało zbudować mur, który oddzieli młodych ludzi od znajomości, od podstawowej wiedzy o tej kulturze. Ale ja wciąż wierzę, że ten murek, który buduje w tej chwili obecny rząd, runie pod wpływem siły tej potęgi, którą zbudowały pokolenia
kształtujące kulturę polską, nie tylko oczywiście językową, ale także plastyczną, architektoniczną, cały pejzaż, który tworzy w pewnym sensie pejzaż w każdym razie mojej i na pewno nie tylko mojej wyobraźni i tożsamości. Otóż uważam, że tak jak kiedyś w ten sposób otwarliśmy się na Żmudzinów, Litwinów, wszystko jedno, jak ich nazwiemy, jak przyciągnięta została szlachta ruska do tego ideału wolności i to ona stworzyła fundament Unii ostatecznie przypieczętowanej w tej najdalszej formie w Lublinie w 1569 roku. Tak, nie ma powodu, byśmy w XXI wieku grupę kilkudziesięciu tysięcy osób, bo wydaje mi się, że o takiej grupie mówimy, tych, którzy popierają język śląski i chcą traktować go jako język, że jeżeli pojawia się taka grupa w skali województwa śląskiego i opolskiego, ewentualnie łącznie liczących blisko 7 czy około 7 milionów mieszkańców, no to jeżeli 1% z tego chce używać języka śląskiego i chce mieć do tego gwarancję, i chce nazywać to, czego chce używać jako język śląski, to uważam, że wielką Polskę stać na to. Stać na to, żeby wzmocnić tendencję w owej grupie do tego, by nie przeciwstawiać śląskości polskości. Wiem, że są ludzie, którzy przeciwstawiają śląskość polskości, którzy traktują hasło śląski język, śląskość jako taran, którym chcą rozbijać polską wspólnotę. Wiem i pisałem o tym w paru tekstach także niedawno. Ale moim zdaniem, jeżeli postawimy zaporę, a w każdym razie, no, jeśli nie postawimy zapory prawnej, to w każdym razie nie pomożemy tym, którzy chcą język śląski potraktować jako swój język, ale nie przeciwstawiają go Polsce, to wzmocnimy tych, którzy są wrogami polskości. Takie jest moje rozumowanie, powtarzam, może błędne, może naiwne, ale wynikające z mojej, no powiedziałbym, oceny polskiej historii, tego, co wydaje mi się siłą w tej historii, sprawdzoną przez tysiąc lat, czy ponad tysiąc lat, i oceną współczesnych możliwości Polski. Albo jesteśmy małym narodem skazanym na wymarcie, który boi się najmniejszego ryzykownego odruchu, albo jesteśmy narodem o potężnej kulturze, potężnej sile, który nie musi obawiać się grupy nieprzekraczającej jednego promila swoich mieszkańców, tylko dlatego, że chcą mówić oprócz języka polskiego w języku regionalnym. Ten sposób rozumienia przez pana tożsamości czy historii, gdzie na pierwszym planie jest wolność, wielka historia wolności, również jakoś, powiedzmy, dialoguje z tym, co kilka miesięcy temu na debacie w Klubie Jagiellońskim razem z, którą ten wywiad, powiedzmy, z panem przeprowadził Zbigniew Przybyłka. No i tam był taki ciekawy wątek dla mnie wyjątkowo, że wspominał pan, że szykuje się nowe wydanie historii Nie dla idiotów i tam jednym z osób, z którymi będzie pan rozmawiał, jest Adam Leszczyński. To jest również taki wolny sposób dyskutowania z ludźmi, którzy również jakoś różnią się w patrzeniu na polską historię. Ciekaw jestem, czy ta rozmowa została już przeprowadzona i jaki jest tutaj stan gry i rzeczywiście co z niej wynikło, bo mówię za siebie, że bardzo liczę na tę rozmowę, bo wydaje mi się, że w polskim życiu intelektualnym rozmów, które są tworzone przez ludzi, powiedzmy z, nie wiem, czy dwóch obozów, czy po prostu inaczej myślących, jest bardzo niewiele, jest jak na lekarstwo. Czy Adam Leszczyński okazał się dobrym rozmówcą? Oczywiście, że okazał się interesującym rozmówcą, podobnie jak kilka innych osób, które zgodziły się wziąć udział w tej książce złożonej z rozmów. Łącznie jest 10 takich jakby rozdziałów, rozmów, można tak to nazwać, w tej książce, która ukaże się we wrześniu lub na początku października tego roku, nakłada wydawnictwa literackiego pod tytułem Kto pisze naszą historię? Rozmowy o wdzięczności, strachu i nadziei. Założeniem tej książki, tych rozmów, było właśnie pokazanie różnorodności, wielości perspektyw widzenia naszej historii, po to, żeby jeśli ktoś sięgnie do tej książki zainteresowany, na przykład bardzo obszerną i w moim przekonaniu subiektywnym,
fascynującą rozmową z Jackiem Dukajem, mógł przeczytać na przykład obok rozmowę z Wacławem Cholewińskim z zupełnie innej, że tak powiem, perspektywy patrzącym na historię Polski. Ktoś, kto z kolei zainteresowany jest, jak pan na przykład, rozmową z Adamem Leszczyńskim, będzie mógł jednocześnie przeczytać rozmowę z Antonim Liberą z zupełnie innej perspektywy spoglądającym na, czy innej, nie wiem czy zupełnie, ale po prostu z innej perspektywy spoglądającym na nasze dzieje, zarówno pokoleniowo, jak i światopoglądowo, no bo z jednej strony mamy panią Małgorzatę Musierowicz, która może nie kojarzy się ze spojrzeniem na historię, a jednak dociera do setek tysięcy odbiorców czy odbiorczyń w Polsce ze swoją wizją polskości, pozytywną wizją polskości. No a z drugiej strony może to być właśnie pan Szczepan Twarduch, który również jest jednym z moich rozmówców, który jest uformowany przez rozmowy z dziadkiem, z dziadkiem z Wehrmachtu oczywiście, który mówił niejako także w imieniu pozostałych dziadków i pradziadków, którzy wszyscy służyli w wojsku odpowiednio II Rzeszy albo Adolfa Hitlera, co wcale nie znaczy, że są hitlerowcami oczywiście, tylko chodzi mi o odmienność perspektywy. Więc myślę, że to zderzenie różnych perspektyw, czy perspektywy, no, powiedziałbym, najnowszych metodologii historii, bo tego dotyczy również jedna z rozmów z najwybitniejszą panią profesor, właśnie kwestiami nowych metodologii, czy nowych teorii historii, panią profesor Ewą Domańską, się zajmującą. Czy z drugiej strony z Ernestem Brylem, już niestety świętej pamięci, bo zmarł w trakcie tej serii rozmów, której część w związku z tym tylko mogła się znaleźć w tej książce. To jest doświadczenie człowieka, który pamiętał jeszcze II wojnę światową i powrót ojca z września 1939 roku. Myślę, że taki miszmasz na pozór, bo z tego, co mówię w tej chwili, no to wynika jakiś kompletny miszmasz. Ludzie od sasa do lasa. Właśnie o to mi chodziło, żeby zastanowić się nad tym, jak różnie, z różnych perspektyw można widzieć naszą historię, jak ona może okazać się dzięki temu fascynująca, kiedy wyjdziemy z opłotków własnego wąskiego myślenia, wąskiego spojrzenia na dzieje i na samych siebie. Dobrze się składa, że mówi pan o różnorodności, bo ostatnie pytanie, które dzisiaj chciałem zadać, to jest pytanie wymyślone przez Mikołaja Kwiatkowskiego i Barbarę Nałęcz-Niniewską. To są osoby, które są w Klubie Jagiellońskim zaangażowane w taki projekt, który nosi nazwę Rzeczpospolita nie tylko Polska. Chcemy w Klubie Jagiellońskim budować relacje z mniejszością ukraińską i białoruską, która tutaj się pojawia. No właśnie, wydaje mi się, że pamięć o dawnej Rzeczpospolitej, o pierwszej Rzeczpospolitej w Polsce na poziomie na przykład edukacji jest często sprowadzana właśnie do tożsamości, pamięci naszej, polskiej, takiej perspektywy etnicznej, można powiedzieć. No i jest taki postulat tej grupy osób, która zaangażowała się w ten projekt, że być może warto dla, no właśnie w kontekście geopolitycznym, w którym dzisiaj jesteśmy, ale też kulturowym przecież, żeby tę pamięć o dawnej Rzeczpospolitej trochę odpolszczyć, w dobrym słowa tego rozumieniu. Co pana taki postulat? Dla mnie nie ma dobrego rozumienia słowa odpolszczyć, ponieważ kojarzy mi się ono głównie z XIX-wiecznymi wersjami tego pojęcia, bardzo niedobrymi i nie mającymi żadnej dobrej intencji. Natomiast oczywiście próbuję rozumieć tę intencję, raczej bym ją proponował uhistorycznić. Otóż to hasło odpolszczyć historię Rzeczpospolitej, no istotnie podniesione zostało gdzieś w latach 70. XX wieku przez ośrodek lubelski profesora Kłoczowskiego i w dużym stopniu bardzo duże zasługi ten ośrodek położył, żeby taką wielokulturową, wieloetniczną i wieloreligijną wizję Rzeczpospolitej przypomnieć. Oczywiście potem wiele innych ośrodków, Giedroyc z paryską kulturą temu przecież służył także w bardzo dużym stopniu i ze swoimi zeszytami historycznymi. To zjawisko się rozwijało, a przez ostatnich 30 parę lat mam wrażenie, że środowisko historyczne nic innego nie robiło, tylko odpolszczało historię dawnej Polski, doprowadzając do absurdów, to znaczy tam, gdzie wszyscy mieszkańcy
wieku XVII, XVIII, którzy używali języka pisanego, mówili Polska, dzisiaj wpychamy im w usta słowo Rzeczpospolita, którego nie używali wtedy, albo używali rzadko i w szczególnym kontekście. No, ja byłbym zwolennikiem tego, żeby uhistorycznić wizję Rzeczpospolitej, to znaczy, żebyśmy używali słowa Polska wtedy, kiedy ono było używane w wieku XVII, XVIII czy XVI, wtedy, kiedy trzeba przypominali o bardzo ważnej i bardzo silnej państwowej tożsamości litewskiej, bo ona jest bardzo ważna i rzeczywiście o niej nie wolno zapominać. Ona odciska się w tylu różnych dobrych i złych zresztą momentach naszej wspólnej historii czterowiekowej Unii. Żebyśmy zastanawiali się nad dynamiką tożsamości ruskiej, która no, zmienia się oczywiście i nie ma żadnej tożsamości ukraińskiej, rzecz jasna w XVI wieku, ale tożsamość ruska jest w jakimś sensie jej matką, ojcem, wszystko jedno jak to nazwiemy. W każdym razie w niej gdzieś są zalążki tej tożsamości ukraińskiej, która rozwija się od wieku XIX. Więc myślę, że warto próbować zgodnie z historycznymi źródłami możliwie wiernie odtwarzać świadomość ludzi, którzy żyli w czasach, jakie są dla nas interesujące i w których odnajdujemy własne korzenie. Myślę, że ani przesada w stronę spolszczania tego ogromnego obszaru, przesada, która nastąpiła w wieku XIX. Wtedy spolszczyliśmy Smoleńsk, Smoleńsk polskie miasto, Kijów polskie miasto. I rzeczywiście pod wieloma względami Kijów na progu XX wieku był polskim miastem. To nie była tylko fikcja w głowach Polaków, ale kulturowo Kijów był miastem polsko-rosyjsko-żydowskim na progu roku 1900. Ale oczywiście nie przestał być miastem ruskim ani na moment i w wieku XVII w żadnym aspekcie miastem polskim nie był Kijów. Był miastem ruskim. Oczywiście nie muszę tutaj tłumaczyć, że ruski nie znaczy rosyjski, czyli moskiewski, czyli putinowski, prawda? Chodzi mi o dziedzictwo Rusi kijowskiej w jej kolejnych mutacjach historycznych w wieku XVI-XVII. Otóż to zjawisko unarodowiania czy nacjonalizacji, polskiej nacjonalizacji Kresów, bardzo wyraziste w wieku XIX, rzeczywiście w jakiś sposób rozciągnęło się na kawał wieku XX i na takie uproszczone spojrzenie do polemiki, z którym wzywa pan redaktor czy koledzy pana redaktora i to uważam jest słuszna reakcja. Tyle tylko, że ta reakcja moim zdaniem już nastąpiła, przyniosła bardzo silną falę i publikacji, i popularyzacji, która w istocie ośmiesza ten XIX-wieczny proces nacjonalizacji czy opolaczenia Kresów. Dzisiaj no myślę, że mało który z historyków odważyłby się używać takiego języka, jakim historycy XIX wieku opisywali polskie Kresy. Prawda? Ale popadanie w drugą skrajność, w skrajność ideologiczną, jakiej przykładem jaskrawym dla mnie jest francuski historyk Beauvoir, który kumulując błąd na błędzie historycznym, jak wykazali to rzetelni historycy w recenzjach swoich z jego prac, zbudował ideologiczną wersję potwornego ucisku niepolskich narodowości przez polską szlachtę przez cały wiek XIX i takiej powiedziałbym no niemal kolonialnej obecności polskości na terenie Kresów. No to jest wykwit skrajności, która znów nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością historyczną i trzeba do tego podchodzić tak jak do wszystkiego w historii, historiografii. Krytycznie, wierząc, że każde spojrzenie wymaga recenzji krytycznej i również to spojrzenie, które ja w tej chwili prezentuję, zapewne zostanie uhistorycznione, odniesione do czasów, w których prowadzimy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Andrzej Nowak był moim gościem. Rozmawialiśmy o przyszłości prawicy, o apelach, aż chyba wymogłem na panu profesorze jakąś szczemięźliwość co do następnych apeli i podpisywania. Ja tej szczemięźliwości nie popieram, no bo fajnie, gdybyśmy jeszcze mieli jeszcze okazję w przyszłości porozmawiać. Nie tylko apele oczywiście są kontekstem, ale ułatwiają na pewno zakorzenienie pańskiej twórczości w bieżących wydarzeniach politycznych. Chociaż rozmowa była z oddechem. Bardzo panu profesorowi dziękuję za poświęcenie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę.